I to był w zasadzie mój trzeci etat, czyli zostałem takim, no można powiedzieć, głównym konsultantem Gazety Wyborczej do spraw wdrożenia systemu informatycznego i rzeczywiście przez następne 3 lata aktywnie pracowałem, zatrudniając ludzi, rzeczywiście ucząc tych dziennikarzy, no, instalując sieć, kupiłem, pamiętam, za własne pieniądze pierwszych 20 komputerów dla Gazety Wyborczej. Dopiero później, jak Gazeta dostała pierwszy kredyt, to te pieniądze mi zostały zwrócone i później Gazeta zaczęła kupować, pamiętam, w Altcomie. Te pierwsze też chyba były zakupione w Altcomie. No i przez te 3 lata rzeczywiście też pracowałem dla Gazety Wyborczej i również realizowałem inne projekty integracyjne. To integracja wtedy polegała na tym, że się dostarczało sieć i komputery. I pamiętam, że to właśnie była taka typowa cecha tego rodzącego się rynku informatycznego, że często klienci chcieli mieć jakiś system informatyczny, a nasz rynek jedynie potrafił odpowiedzieć ofertą dostarczenia kilkudziesięciu komputerów i sieci Novell. Natomiast system to sobie klient musiał napisać sam, bo ta część właśnie o jakiejś tam wartości dodanej praktycznie nie istniała. Znaczy, rzeczywiście dostarczało się jedynie właśnie sieci i komputery, a może ja po prostu nie byłem tego świadomy, że istniały firmy, mówię o roku 90, które no, już, że tak powiem, intensywnie pisały jakieś rozwiązania na zamówienie, a już zamawianie czegoś z zachodu, jakiegoś systemu informatycznego, to była zupełna rzadkość. Ja na przykład dbając o rozwój systemu informatycznego Gazety Wyborczej, no właśnie miałem taki proces wyboru dużego systemu informatycznego już w 93 roku i miałem takie wrażenie, że to było jeden z pierwszych systemów, takich zintegrowanych systemów zarządzania dużym przedsiębiorstwem, bo Gazeta już wtedy miała pewnie może 2000 osób już zatrudniała i chciała mieć zintegrowane wszystko, i kolportaż, i produkcję, druk, redakcję, księgowość i tak dalej. No tak, a to były takie 3 drogi, które na razie łączyłeś. Starałem się łączyć, chociaż kosztem tej biednej astronomii, bo ten biznes mnie rzeczywiście pochłonął. Także ja złożyłem wypowiedzenie w Obserwatorium Astronomicznym w styczniu 93 roku, już całkowicie poświęcając się biznesowi. I starałem się realizować te dwie gałęzie mojej działalności, czyli z jednej strony dystrybucję komponentów. Byłem pewnie wtedy największym dystrybutorem pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej. Miałem bezpośrednie kontrakty i z tak zwanym Lucky Gold Star, czyli dzisiaj LG, i z Samsungiem. Byłem jedynym dystrybutorem Kingstona w Polsce, więc rzeczywiście przeze mnie szedł ten import przede wszystkim pamięci do Polski, ale nie tylko. No, ja zaliczyłem jedną transakcję sprzedaży dość dużej partii koprocesorów do Singapuru. Także no to chyba nikomu się w Polsce nie zdarzyło, żeby sprzedać ze Stanów do Singapuru koprocesory, które notabene były chyba produkowane w Malezji. No tak, a ta kwestia aplikacji dla Wyborczej też toczyła się. Też się toczyła i skończyła się tym, że jedna z moich dwóch firm, czyli TCH Systems, wdrożyła system, zintegrowany system do Agory,
który to system dopiero dzisiaj, w roku 2012, jest wymieniany. A został wdrożony w roku, no, między 95 a 2000 rokiem, może 99. Także przez kilkanaście lat działał.